Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, moi drodzy. Drugi odcinek nowej serii, w której gram na nowym koncie. Przypominam, że seria ta została stworzona po to, żebym przekonał się i wy, przede wszystkim starzy wyjadacze, którzy no dawno temu zaczynali grać w WoTa, żebyście się przekonali, jak wygląda obecnie WoT dla nowego gracza, który założy konto i który chce grać. Czy jest łatwiejszy, trudniejszy, czy jest więcej rzeczy, czy też może mniej do zdobycia. W pierwszym odcinku mieliśmy zupełne podstawy i założenie konta. W tym odcinku, po pierwsze, jeszcze dwie minutki poświęcę trybowi, fenomenalnemu trybowi topograficznemu, którego za moich czasów absolutnie nie było. I jeszcze będziemy rozgrywać pierwszą bitwę na tym kanale, bo tu jeszcze nie została rozegrana bitwa randomowa, czołgiem premium, który dostałem... Zobaczycie, o co chodzi. I pierwszą bitwę czołgiem drzewkowym. Bardzo możliwe, że w przyszłym odcinku już będzie wybór konkretnych linii, na które się zdecyduję. Dobra, zaczynamy bez zbędnego ględzenia na początku. Tryb topograficzny, który znajduje się tutaj. Topografia. Jak widzicie, rozegrałem, czy też ukończyłem trzy mapki. No bo założenie konta jest takie, żeby... Założenie grania jest takie, żeby po prostu poświęcać 2 godziny dziennie na WoTa. Także wy dostajecie w czasie rzeczywistym. Dzisiaj jest drugi odcinek, minęły 2 dni, czyli ja jestem po 4 godzinach WoTa i te 4 godziny poświęciłem na ukończenie 12 misji tutaj, bo w każdej takiej jest po 4 misje w każdej mapce i radzę nie grać tak, że jedną tutaj, tylko po prostu kończyć mapki, wtedy dostajemy nagrodę. Zaraz zobaczycie też, zresztą już widzicie, jakie nagrody są za to, prawda? Także dzisiaj 2 minutki tylko, może jeszcze mogę odpalić język, mogę. Na temat, powiedzmy, no fenomenu tego trybu. Co tu dużo gadać? Słuchajcie, pierwsza bitwa, przede wszystkim to jest tak skonstruowane, że 2 pierwsze bitwy są robione czołgiem wolnym, ciężkim i 2 drugie bitwy, czyli scenariusz 3, 4, czołgiem średnim, który jest szybszy. Bardzo fajny wybór. Ale o co w tym tak naprawdę chodzi? Ja oczywiście pokazywałem wam ten tryb w pierwszym odcinku, ale tutaj tylko... moje wnioski po rozegraniu 12, no czyli już sporej ilości bitew. Moim zdaniem ten tryb jest lepszy niż wszystkie firmy nas, czyli youtuberów, razem wzięte. Jeżeli gracz nowy, który zupełnie nic nie wie o grze, skończy te wszystkie mapki, to jego wiedza będzie bardzo duża o tym, jak należy zachowywać się w grze. I teraz tak. Chodzi o to, że to jest tak sprytnie zrobione, na czerwonymi kropkami macie zaznaczone pozycje przeciwnika i one nie są przypadkowe. Ja myślałem, grając poprzednio w tym pierwszym odcinku na ENSK-u, że to jest jakieś przypadkowe rozrzucenie przeciwników, ale po ukończeniu już 12 misji wiem, że WG wzięło dokładnie dane z gry i tam, gdzie przeciwnik... czy też gdzie my jeździmy, wszystkie miejscówki są tutaj obstawione. Co więcej, jest to tak zmyślnie skonstruowane, że przeciwnik oczywiście, jeżeli nas wykryje, to ma tak zwany laser i nowy gracz może dokładnie zobaczyć, gdzie celuje. A to prowadzi do tego, nowy gracz może zobaczyć, ile mu daje ukrycie części czołgu i wystawienie jak najmniejszej jej części. I to robimy w praktyczny sposób, po prostu w każdym miejscu. Tak jak tutaj na przykład, tak? Gra nas uczy, żeby troszeczkę tylko wystawić swój czołg. To po pierwsze, pojawia się laser. Można sobie popróbować kontowania, prawda? Czy będzie nas przeciwnik przebijał, czy też nie. Ale co jest najciekawsze, możemy nauczyć się grania na wieżę, możemy nauczyć się sidescrapa, i tego wszystkiego nauczymy się tutaj, bo po prostu to nie jest tryb, w którym nie można nas zginąć. Można zginąć w tym trybie i nawet jedno takie miejsce jest. Uczymy się takiego szczucia, powiedzmy, żeby przeciwnik nas trafił, tak? Albo nie trafił.
No i wiadomo, sobie później strzelamy. Natomiast na koniec chcę wam powiedzieć, że na każdej mapce w pewnym momencie gra rzuca nas na głęboką wodę. To znaczy po zniszczeniu jakiejś tam... Ja może zniszczę tego gościa, już niech to... Niech to minie. Okej. Na każdej mapce jest, powiedziałbym, zły ruch, który wymusza na nas jechanie inną drogą. Nie wiem, czy to tu akurat będzie w tym przypadku. Tu są dwa na przykład. No jeszcze tutaj nie chodzi o to, bo tego jednego możemy rozwalić, także ten czołg możemy rozwalić, prawda? Natomiast jeżeli wyjedziemy w tym miejscu, co sugeruje gra, dostajemy się w krzyżowy ogień od tego i od tamtego. Więc ja sobie pomyślałem, oczywiście, że tutaj w naturalny sposób spróbuję... Szkoda, że nie wziąłem meda, kurczę, no ten jest niestety bardzo wolny. Że spróbuję sobie ich objechać. I oczywiście objechanie tą drogą. Jak widzicie czerwoną kropkę, tam już przygotowane stoją niszczyciele. O czym nowy gracz może nie mieć jakiegoś takiego wielkiego pojęcia. I właśnie chodzi mi o to. To jest dokładnie sytuacja skopiowana z gry. Zawsze coś takiego będzie miało miejsce i my musimy na to uważać, prawda? Oczywiście można teraz sobie skrapa robić, można sobie kombinować, jak rozwalić ten czołg, który tam stoi. Natomiast myślałem, że to jest takie jednorazowe na tej mapce. Nie, to jest na wszystkich mapkach. Na przykład, bo to już więcej nie będę wam o tym mówił, na przykład na mapce grałem, czekajcie, jak ona się nazywa, zaraz wam to pokażę. Nieukończono, dobra, ok. Powrót zrobimy. Grałem na mapce tej Przedmieście. Znacie tą mapeczkę. W pewnym momencie gra właściwie zmusza mnie do wyjechania praktycznie na środku na stojące po przeciwnej stronie czołgi, więc pomyślałem sobie, kurczę, no tu wyjadę, to połowę życia stracę na pewno, więc objadę. I co się okazało? Że na tej mapce też już jest przewidziana ta historia i jak tylko tu wyjechałem, to wiecie doskonale, że w tym miejscu jest fajne miejsce dla niszczyciela, prawda? I stał tu niszczyciel i od razu dostałem gonga, jak tylko próbowałem pozycję objechać. Prawdopodobnie to się powtórzy na każdej z tych map. Także fenomenalny tryb, świetnie można się nauczyć, jak grać konkretnym typem czołgu. Co prawda, tylko meda i ciężkiego tutaj mamy, ale myślę, że za moich czasów, jakby coś takiego było, to kurka. Innymi słowy, można zrobić sobie ten tryb i dopiero wtedy wjechać z grubą kasiorą do gry. Na pewno przykuł wasz wzrok. Przykuło to miejsce, tak? Jak widzicie, tutaj też chcę powiedzieć, ludzie z Wargamingu wpadli na bardzo sprytny pomysł i zrobili dziadostwo totalne. Kiedyś było odwrotnie. Nie mieliście żadnego golda, nie mieliście żadnego premium, nie mieliście żadnego free expa, nic. Po prostu wchodziliście do gry, robiliście tą unitarkę i LOL traktorem czy jakimś innym musieliście wejść do gry, nie mając o tym zielonego pojęcia. Jak widzicie, stan mojego konta w tym momencie jest 1900 golda, 850 tysięcy srebra i 6,5 tysiąca free expa, tak? No, pomarzyć można było kiedyś o czymś takim. Dzisiaj gracz, wchodząc do gry, dostaje możliwość zarobienia tego golda, bo przypominam, że tylko 1000 miałem, resztę udało mi się, robiąc misję, robiąc unitarkę, dostać. I to jest prawie na konto premium już, zresztą zaraz zobaczymy. Tutaj, robiąc misje topograficzne, zdobyłem już bardzo dużo. Za jedną misję jest, za jedną bitwę jest 20 tysięcy, czyli mamy 80 tysięcy za skończenie mapki, plus dostajemy, uwaga, w magazynie u mnie po rozegraniu tych 12 bitew jest już 9 automatycznych systemów gaśnicznych, 9 dużych apteczek, 9 zestawów dużych naprawczych. Rewelacja. A gdzie jest dziadostwo? Moi drodzy,
No, Wargaming poszło w odwrotną stronę. Kiedyś nic nie dawali, pamiętacie kiedyś konkurs, zresztą pierwszy film na YouTube, który nagrałem na ten konkurs. Dostaliśmy po 30 czy 40 golda, tak. Dzisiaj mam już 1900 i teraz uwaga. Są tu jeszcze misje, które się nazywają Akademia Pancerna. I ta Akademia Pancerna, nawet jak za chwilę rozegram pierwszą bitwę, da mi już kolejne 3 dni premium. Zobaczcie, że mam jeszcze 6 dni. 500 golda, no i srebro to nie ma znaczenia. Ale co więcej, jak wykonam 10 tych misji, a to są samograje prawdopodobnie, no to dostanę kolejny dzień premium. I jak 30 misji wykonam, dostanę 14 dni premium. To jest bardzo sprytny plan Wargaming, który powoduje, że każdy nowy gracz nie ma pojęcia, jak ta gra wygląda bez premium. Tak. Tych wszystkich dni, jak je zsumujemy, będzie prawie miesiąc. Przez miesiąc będę miał dużo możliwości dojścia na wysoki tier, czyli w okolice po miesiącu niedzielnego, zaznaczam, niedzielnego grania. Będę w okolicach 8, 9, 10 może nawet. I co się wtedy stanie? Wtedy skończy się premium. Gracz, który przez miesiąc będzie przyzwyczajał, właściwie przyzwyczajał, będzie za naturalne uważał, że sobie golda załaduje, bo zarabia na bitwie, no i tak słabo będzie grał, to i tak sobie te goldowe pociski będzie kupował, bo plus 50% na każdej bitwie będzie miał, prawda? Będzie sobie łatwiej czołgi kupował, kolejne, i nagle po tym miesiącu, kiedy już będzie miał czołg poziomu 8, 9, 10, gdzie jak wiecie, no zwykłym czołgiem, średniemu, słabemu graczowi trudno będzie zarobić, nagle to premium mu się skończy. I on będzie miał wtedy dylemat. Grać bez konta premium, a jak grać, skoro miał plus 50% wszystkiego, albo kupić konto premium. Wydaje mi się, że jest to o wiele skuteczniejszy sposób na wyciągnięcie kasy od nowego gracza, niż od początku danie mu nic. Danie mu po prostu niczego, kiedy mu nie damy. Powiem, kurczę, że jest to tak sprytnie zrobione. Być może po tych 30 dniach gracz zapragnie kupić 8 premium, prawda? No bo jakoś będzie musiał zarabiać, a dochody mu się zmniejszą nagle o 50%, kiedy właśnie wejdzie na wyższe tiery. Sprytne, słuchajcie, sprytne, sprytne, jeszcze raz sprytne. Ale wracamy do mojego konta, koniec tego wstępu. Moi drodzy, dzisiaj zamierzam rozegrać 2 bitwy. Będą to pierwsze bitwy na tym koncie randomowe i jedna będzie niestety tym czołgiem. Dlaczego niestety? Bo dostałem go bez załogi 100% i gracz zacznie z załogą 50%. Zobaczymy, jak się będzie grało. To będzie kurka, to będzie przepiękna bitwa. Tak jak wam mówiłem, Churchill byłby tu lepszy, bo ma wyższą penetrację, a Excelsior ma nie dość, że ma małą penetrację, to będzie miał potężny rozrzut działa na takiej załodze. Będzie miał 2,85 czas celowania. Być może to jest zrobione po to, żeby gracz wydał golda na przeszkolenie załogi. Ale nowy gracz może o tym nie wiedzieć. Dobra, jedziemy pierwszą bitwę. Moi drodzy, pierwsza bitwa nie może być innym czołgiem niż pojazdem, którym ja zaczynałem World of Tanks 10 lat temu czy ileś, kiedy jeszcze gra była w zamkniętej becie i tym pojazdem musi być po prostu Lolek. Musi być, nie mam innej możliwości. Pierwsza moja bitwa w World of Tanks była właśnie LOL Traktorem i trzeba zrobić po prostu tą bitwę LOL Traktorem. Zobaczymy, czy będą boty, bo będę miał stokowego LOL Traktora do licha ciężkiego, więc wydaje mi się, że powinny być boty. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że
Na start mam te czołgi. Tutaj za unitarkę chyba dostałem ze 100% załogą Stewarta, Walentynę i 10 TP. Nie wiadomo, dlaczego dostałem 10 TP. Być może dlatego, że logowanie było z Polski. Może się dostaje właśnie na tej zasadzie. Jakby Niemiec się zalogował, może by dostał czołg niemiecki. Nie mam pojęcia. Dostałem Locusta, którego można na razie niestety odpuścić, bo też ma 50% załogę. No i to z kodu zaproszeniowego. Szkoda, że nie Churchill. A co do kodu zaproszeniowego, oczywiście zrobiłem film, ale nie wszyscy widzieli, że obecnie można Cromwella Berlin dostać zamiast tego dziadostwa. Nie wiem, czy z załogą, ale opłaca się wpisać tamten kod. Ja nawet zrobiłem już nowe konto z tamtym kodem tego Cromwella Berlin, ale tam jeszcze jest po 10 bitew trzema innymi czołgami wyższych poziomów. Natomiast stwierdziłem, że nie. Okej, teraz jest ten Cromwell Berlin, ale to może być... Może się to skończyć, tak? Chcę poczuć tą grę tak, jak normalny gracz, kiedy ma takie coś po prostu. Nawet nie Churchilla, tylko takie coś. Do tego mam 12 miejsc w garażu. Kiedyś tego nie było, no bo nie było tylu nacji. No i do tego dostałem te czołgi, oczywiście z miejscami w garażu, czyli 5 dodatkowych. Więc nie trzeba wydawać. Dodatkowo jeszcze miejsce kosztuje 250 tysięcy srebra, a nie golda tak jak kiedyś. Bo kiedyś golda trzeba było 300 czy ileś zapłacić, prawda? No dobra, no to co? Pierwsza bitwa. Czyli jak nowy gracz będzie grał? No pewnie którymś z tych, ale ja... Badania, LOL Traktor, dawaj. Okej. Oczywiście mógłbym za wolny exp to działo, ale nawet wolę to. Kupujemy. No i tu pierwsza rzecz, czy wydać 600 zł? No raczej nie. Natomiast zastanawiam się, czy gracz kupi załogę 70% czy nie. Załóżmy, że kupi, no bo tutaj przynajmniej ma wybór. W Excelsiorze nie kupi ani nie przeszkoli, bo już dostał taką załogę. No więc weźmiemy sobie załogę 75% za 60 tysięcy. Mam kasy 800 tysięcy, więc spoko. Jest pierwsza zabaweczka cudowna. Więc gracz już się cieszy, za chwilę zagra swoim przepięknym czołgiem. Teraz będzie musiał załadować amunicję i moim zdaniem gracz nowy dokładnie zostawi tak jak teraz. Czyli nie zmieni tutaj suwakami, bo jak zobaczy, że 800 kosztuje... Albo dobra... Ustalmy zasadę. Na tym koncie będę mógł mieć od 6 do 8 pocisków goldowych tylko i wyłącznie na czołgach. Powiedzmy, że gracz kupi sobie 6 goldowych pocisków i będzie miał taką zasadę, żeby 6 wozić. 4800, ok. Odłamkowo burzących trochę. Niech będzie, to nieprzydatne tutaj, ale... Niech będzie. Gracz nie będzie się znał. Nawet sobie tak o gdzieś zrobi. Podejrzewam. Czy zastosuje kamuflaż? Nie zastosuje nowy gracz kamuflaża. Kamuflażu, przepraszam. Nic tu więcej nie można kupić. Jedziemy pierwszą bitwę. Zobaczymy, czy wyrzuci na boty, czy też na normalnych graczy. Za tą pierwszą bitwę przypominam, że dostanę kolejne fajne rzeczy. Jeszcze tylko kliknę. Uwaga. Misje. Pierwsza bitwa, zobaczcie, 3 dni konta premium dostanę, 500 golda, no i srebro. No, 500 golda, kurka wodna, słuchajcie. Jedziemy pierwszą bitwę. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że moja znajomość mapek jest lepsza niż gracza, który zrobi tylko topografię, tak? Ale... No to są czołgi bez pancerza, tu każdy gracz może zginąć bardzo szybko. No jedziemy, zobaczmy ile będziemy czekać na bitwę. Na EU1 25 tysięcy graczy teraz jest. No jest sobota, no i południe, tak? 12:10, więc tych graczy nie ma za dużo. Zobaczymy. Boty można rozpoznać przy takich kropeczkach, przynikach. Uwaga, nie ma botów. Są żywi gracze, słuchajcie, nie ma botów.
No to gdzie są te boty do licha? Być może Daniel O'Hogan jest botem tutaj. Tak. Ten Daniel O'Hogan jest botem. Pozostali gracze to są żywi, normalni gracze. MS1, Koluszenka. Okej. Okay. Gramy pierwszą bitwę. Tą mapkę na topografii gracz zrobił i wie, że można atakować tutaj, tędy. Można atakować wyspą. Nie pokazano, jak można atakować tamtą stroną. Jedziemy na pałę, bo to wiadomo, do przodu trzeba jechać. Amunicja podstawowa, mimo tego, że została kupiona goldowa, nie ma sensu tutaj. Jedziemy. Najgorszą rzeczą, którą można zrobić na początku, to dostać się w jakiś krzyżowy ogień oczywiście. No, na takiej załodze czołg słabo jedzie. Ten już wali na górkę. Może to jest, kurczę, XVM by mi się przydał. Czy to są gracze nowi? Czy to są gracze może wyjadacze i sobie grają na tej tierze? Ja podjadę tu. Nie wiem, czy nowy gracz by się na to zdecydował. Na razie nikogo nie widać. Jak tylko zostanę wykryty... Dobra. Pierwsze obrażenia. Dobra, wystrzelał się z magazynka. Troszkę dostałem. Niestety Lolek ma z przodu silnik, więc trudno się tutaj... gra. No ale zobaczymy. No pozycja jest dobra. Oni oczywiście, kurczę, tutaj celują cały czas. Dobra, przydałoby się zniszczyć czołg, ale czy to jest możliwe? Mam 150 tylko. Ten 4 TP tu celuje cały czas. Pojawia się MS1 tam. No szkurde, Bela! Jest frak. Ten akurat stanął na linii strzału. Zobaczmy, czy tu coś jest. Nie ma. Okej, spokojnie. Mamy tę jedynkę tam. Mamy tutaj te czołgi. Dobra, jest jeden gościu na skończenie. Jest MS-1, ale go wychylił. Oj, detrak. To już teraz oko za oko, ząb za ząb. Zostało mi 41 życia, jestem na strzał, więc czekam, aż ten tutaj odwróci jego uwagę. Dobra. No i została nam ta jedynka. Która ma dużo życia,
ale jest na bardzo złej pozycji. Dajemy, nie musi być nas widać. O! Gościu się chowa. Sto życia mu zostało. Trzeba tam jechać, chociaż mamy MS. Nie wiadomo, kto to jest. Spokojnie, gościu może to wygrać z nami. Więc ktoś musi zrobić ten pierwszy ruch. Inicjujący. Atakuje Daniel O'Hogan. Aha, to jest Daniel! No to Daniel jest botem, więc jego łatwo będzie porobić. Okej. Okay. Pierwsza bitwa. Oczywiście moja pierwsza bitwa kiedyś w WoCie tak nie wyglądała. Pamiętam, że to była chyba na Malinówce albo na Prochorówce, ale... I to było wjechanie do krzaka i stanie całą bitwę w krzaku, nie ruszanie się w ogóle i tylko kręcenie na boki wieżą, jak się coś pojawiło, to strzelałem. I tak wyglądała moja pierwsza bitwa w WoCie. Jak widzicie, zostałem uraczony kolejnymi 3 dniami premium, 500 golda i 5000 srebra. Następna misja, zaraz zobaczymy, co to jest. Zarobiłem za tą bitwę aż 98 tysięcy, co jest ogromnym moim zdaniem wynikiem. Ciekawe, skąd się to w ogóle bierze. Skąd się wzięła taka kwota? Nagroda za ukończenie misji, okej. Okay. Normalnie zarobiłbym 8. Słuchajcie, pomarzyć kiedyś by można było o czymś takim jak nagroda za ukończoną misję i wydarzenie 90 tysięcy w pierwszej bitwie w WoCie. Naprawdę! 90 tysięcy to bomba srebra przecież jest. Za to można kupić kolejne 2 albo 3 czołgi. Okej, okay, moi drodzy, następna bitwa. Zbadaj moduł i zamontuj go na pojeździe dowolnego poziomu. Jak ukończyć, klikam. Patrzcie, jest bardzo fajna rzecz. To są te takie podpowiedzi. Super. Okej, okay, badamy moduł. Czyli robimy wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej rzeczy. Czyli badanie, akurat działko, chociaż uważam, że to działko trochę gorsze jest. Kupujemy. Zamontowane. 5000 za to dostałem. Jedziemy do następnej misji. A następna misja, mnożnik doświadczenia. Otrzymaj podwójne doświadczenie za pierwsze zwycięstwo dnia w bitwie losowej w pojeździe dowolnego poziomu. Niestety lolkiem tego już nie możemy wykonać. Szkoda. Jak ukończyć? Klikamy. O. No to są fajne podpowiedzi. Kurczę, kiedyś tego wszystkiego trzeba było się domyślać. Znaczy nie było tych funkcji za bardzo chyba, takich nagród, ale no jednak gracz jest tu za rączkę prowadzony. Zresztą bardzo fajnie. Okej, okay, coś tu mi wyskakiwało, że to już mam zrobione, czyli 20... Sprawdźmy, jak to wygląda. Zadaj w bitwie 5 trafień krytycznych. Wiecie co? To był akurat fuks. Tu są te misje. I to jest misje dzienne. To był fuks. Zadaj w bitwie uszkodzenia 7 pojazdom. Generalnie tą misję nowy gracz będzie miał trudno wykonać. Ona może przypadkiem wpaść, wydaje mi się. Bo 7 różnym pojazdom zadać. No ale mamy jeszcze w bitwie zadaj 5 trafień krytycznych. Też to może być dosyć trudne dla nowego gracza. Bardzo trudne. Nawet trudniejsze niż zadaj uszkodzenia 7 pojazdom. Później się misja bonusowa pojawi, ale na razie nie wiadomo, co to jest. No, premium, jako że ja gram na premium, to proszę bardzo, wygraj bitwę. I następne, bądź w swojej drużynie wśród pierwszych 5 graczy pod względem zadanych uszkodzeń. Niestety tą bitwę będę musiał wykonać tym. Kurka wodna, tym. Patrzcie, mam 2400 golda.
bardzo dziwne, że trochę brakuje do premki, nie? Kurczę. Dobra, trzeba rozegrać bitwę Excelsiorem, bo nowy gracz, który dostanie ten czołg, wydaje mi się, że nie przeszkoli załogi, tylko pojedzie pierwszą bitwę właśnie takim czołgiem. Więc tak, załadujemy amunicję zgodnie z prawilnym postanowieniem 6 pocisków od 6 do 8. No powiedzmy, że 8 tu. Takie założenie tego konta. Nie mogę przekroczyć goldowych pocisków. No nie mogę kupić więcej niż 8. Od 6 do 8. Jak pociski? Tu po 2800. No nie. 22 tysiące za pociski 8. No dobra, ale może ich nie użyjemy. Ok, amunicję mamy załadowaną. Teraz materiały eksploatacyjne. Mogę już ładować materiały te duże, prawda? 3 sztuki. Na pewno ciastka i herbata za 20 tysięcy odpada. To jest w ogóle rzecz, o której można pomyśleć na wyższych tierach. Więc załadujmy to. Pod spacją duży zestaw naprawczy. Tutaj mamy apteczkę i gaśnicę, żeby nas nie zapalili. Czy tu by gracz coś kupił? A, jest samouczek, fajnie, też kiedyś tego nie było. Dodano nowe wyposażenie, oprócz tego skrzynka z narzędziami, mokry magazyn amunicyjny, napełnienie zbiorników. Okej. Kategorie wyposażenia są wyjaśnione. I tutaj zmiany w wyposażeniu. No to dla nowego gracza to czarna magia, bo to jest raczej te rzeczy są dla gracza, który już grał kiedyś, po prostu, żeby zmiany mu wyjaśnić. Ok. Miejsce na wyposażenie, pierwszy tier 0, drugi tier 1, trzeci 2 i od 6, od 4, przepraszam, do 10, 3. Tak jest. Ok. Na pewno z nagród nic nie mam, ulepszone nic nie mam, eksperymentalne oczywiście nie mam. Więc co by gracz sobie zamontował? Nie ma tu specjalizacji, więc wydaje mi się, że dosyłacz. 300 tysięcy? Czekajcie. No nie. Nie kupi gracz za 300 tysięcy. Bo to jest 6. poziom czołg. Nie, 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 nie kupi czego, bo by całą kasę wydał, jakby chciał 3 różne rzeczy. 300 tysięcy dosyłacz, 200 tysięcy to już jest 500 000 z wentylacją i jeszcze jakby chciał sobie tutaj dokupić, nie wiem, turbo sprężarkę, to ma 700 tysięcy, a ogólnie, nie, nie, nie. No niestety. Moi drodzy, pora na drugą bitwę na kanale, na tym koncie. I niestety trzeba ją rozegrać tym, co dało Wargaming, czyli Excelsiorem z 50% załogą, praktycznie bez golda i bez żadnych wspomagaczy. Bardzo się boję, co tutaj teraz wyjdzie, bo to jest czołg do licha 5. poziomu, więc mnie tutaj wylosuje, no chyba też nie na boty. Jak na razie jeden bot chyba w bitwie był. Jedziemy. Uważam, że to jest lipa, że oni ten czołg dają i co ten gracz ma zrobić tym czołgiem w bitwie na piątkach? Przeszkolenie załogi tutaj na 75% ok, ale na pewno nie za golda na 100%. No nie. Gdyby to był ten Cromwell Berlin, nie wiem, czy tam dają 100% załogę, ale jeżeli tam dają 50%, to rzeczywiście wyszkolenie załogi na Cromwellu Berlin za golda na 100% może i by się opłacało, chociaż wolałbym, szczerze mówiąc, wyszkolić ją normalnie w bitwach i golda sobie zaoszczędzić. Przypominam raz jeszcze, to jest konto bez płacenia. Tego golda nie da się już dokupić, więc może w jakiś sposób udałoby się uzbierać na jakiś czołg premium. Dobra, czy są boty? Nie ma botów, słuchajcie, znowu. Tu już w ogóle nie ma botów. Oczywiście wylosowało na topie, bo to jest pierwsza bitwa. Ja się boję, jak ten czołg będzie jeździł. Mapka Ensk, całkiem spoko. Semowente widzę.
Ja się zastanawiam, co tu robić, żeby nie zginąć. Mamy 880 życia. To jest całkiem fajnie. T1 Heavy. No dobra, mamy 91 penetracji. Ej, jedzie ten czołg. Okej, nie jest tak źle. Jedzie on dosyć fajnie. Natomiast tu już są gracze prawdopodobnie bardzo doświadczeni. Bardzo doświadczeni. Kurczę, mogłem w okienku stanąć jednak. No i oni już stoją. No to ta fałka, powiem szczerze. Dobra, pomożemy tutaj. Powiem szczerze, że ta fałka może mi odbijać bardzo mocno. Dobra, pierwsze uszkodzenia są. No ale tu się nie da teraz wyjechać. Jest detrak. Ale ładuje się! Ale się długo ładowało, słuchajcie. Co tu się dzieje? Myślę, że mogę słuchać T-34, wola Boga. Ale się ładuje długo, ja pieprzę. Dobra, coś od... Kurczę, teraz gdzie przebijać? Jest! Ding. Przebicie piękne. Ding. Ding. A! Dobra, T1 tutaj jest. Kurczę, nie widzę go. No szkurde! Jakie to koło jest! A! Myślałem, że może go złapię. Dobra, da się coś zrobić tym czołgiem rzeczywiście. Walczymy o damage. Kurka, co jest? Dobra. Destroyed. Nie używam apteczki, słuchajcie, szkoda. Niepotrzebnie naprawiarki w ogóle użyłem, nie? No cóż, Excelsior nie należy do najprzyjemniejszych na 50% załodze bez żadnych wspomagaczy. No i ten się schował. No to już nic tutaj nie damy rady. O! A jednak, jakbym poczekał, to bym go zniszczył. Nie myślałem, że się cofnie. Dobrze, bitwa jest wygrana. W różne czołgi strzelałem. Ciekawe, czy się udało wykonać tą dodatkową misję. Zostałeś... O, jest! A nie, to misja trzecia po prostu ukończona. Dobra, 500 free expa, słuchajcie, do następnej misji.
Za udaną realizację misji osobistej otrzymuje nagrodę, medal pierwszej zasługi. A? Kurka wodna. Dobra, co w tej bitwie? Ile zarobiłem i tak dalej? Zrobiłem 1127 i dwa fragi. Zdaję sobie sprawę, że gracz zupełnie nowy będzie miał trudno 1000 obrażeń na tym czołgu przekroczyć. Zarobiłem za tą bitwę 38 tysięcy na koncie premium i dostałem nagrodę te 5 tysięcy. W sumie, ponieważ tutaj niczego nie używałem takiego, zarobiłem 42 tysiące na czysto. No. Następna bitwa. Użyj wolnego doświadczenia, aby zbadać dowolny moduł. Klikamy jak ukończyć, badaj. I tutaj to. Ok. Ja sobie pozwolę zrobić to oczywiście, ale niepełny zapas. A. A co, ja wszystko wystrzeliłem? Gdzie się moja amunicja podziała? Nie, no idą do domu. Co się stało? A, przepraszam, przecież ja tu działo zmieniłem. Otóż moim zdaniem można się pokusić o kupienie nowego czołgu. Ponieważ mam tym zrobione tą 1000 expa, a kosztuje pancer dwójka, bo to jest następne w drzewku, 275, więc robimy od razu tak. I w pancerze dwójce odblokujemy sobie co? Albo to, albo to. Dobra, bez znaczenia, tu i tak będę musiał odblokować, więc to. Za free expa. Ok, dostałem 1000 free expa i 5000, przepraszam, srebra. Co w następnej misji się robi? Załaduj alternatywną amunicję i rozpocznij bitwę w pojeździe od 3 do 10 poziomu. Widzicie? Coś czuję, że tutaj będą wymagania co do poziomów też coraz wyżej, że gracz, czy chce, czy nie chce, jeżeli zapragnie mieć te 14 dni konta premium, to będzie musiał ekspić pojazdy i kupować wysokotierowe pojazdy. Coś tak mi się wydaje, bo jak już tu jest wymaganie, że od 3 poziomu... No dobra, załaduj alternatywną amunicję i rozpocznij bitwę losową. To... ile to się nagrywa? O kurczę! Okej, okay, dzisiaj na streamie prawdopodobnie będę grał na tym koncie. Przez 2 godzinki, bo takie jest założenie. Zobaczymy. No, mam 990 tysięcy kasiory, 8 tysięcy ponad już free expa, co się bardzo przyda. No i stan golda pozostaje niezmieniony, a tutaj tej misji oczywiście nie udało się zrobić. Zadaj w bitwie 5 trafień krytycznych. To trzeba będzie specjalnie pod to grać, wydaje mi się. Chociaż nie, to jest misja dzienna, więc przez 2 godziny to się samo zrobi. Dobra, moi drodzy, to tyle. 2 pierwsze bitwy na randomowe oczywiście na tym koncie. Bitwy akurat udało się wygrać, co wcale nie jest takie możliwe zawsze. Jak te moje załogi? No Excelsior nagle się zrobiło już 69%, 63% na dowódcy. No, czyli ten exp coś tam dał, prawda? Tutaj już jest system elitarny, proszę bardzo. Wydaje mi się, że jak na razie było całkiem fajnie. Mam nadzieję, że odcinek fajnie wam się oglądało. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będę już miał kilka nowych czołgów, bo przez 2 godziny uda się coś tam kupić. No i w kolejnym odcinku postaramy się wybrać jakieś linie. Jakieś linie przynajmniej do 5 poziomu, żeby wiedzieć, czym trzeba do 5 poziomu pograć. Bo 5 tu się szybko zdobywa, a później 6, 7, 8
To już jednak trochę trzeba grać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.